Witam serdecznie. W kolejnym odcinku ostatnio na kanale pojawiły się Micheliny Cross Climate, czyli opony całoroczne, 5 i 6-letnie z przebiegiem 30 i 50 tysięcy kilometrów. No i tam w komentarzu napisał jeden widz, że on jest też zadowolony z Cross Climate i zrobił na nich 125 tysięcy kilometrów, co mnie, że tak powiem, lekko mnie wgięło. Myślałem, że może widz się pomylił i zrobił 12 tysięcy póki co i jest zadowolony. Zwłaszcza, że pisał, że opony mają niecały rok. No ale jak się okazuje, widz się nie pomylił. Zrobił 125 tysięcy na Mercedesie Sprinterze, czyli non-stop trasa. Kolega chyba jeździ po Europie, tak mi się wydaje, ale niech napisze w komentarzu, no bo zrobić 125 tysięcy w 11 miesięcy, no to całkiem niezły wynik. Niemniej jednak dla mnie zdumiewający jest bieżnik, słuchajcie. No, wydawało mi się, że po takim przebiegu to bieżnika już nie powinno być, zwłaszcza na oponie całorocznej, czyli dość miękkiej. Bo nie jest tak chyba twarda jak letnia. No i widz mi przesłał zdjęcia, bo poprosiłem. Jest to rozmiar 235-65-16C. Nie znalazłem tych opon w Oponeo, ale znalazłem na sklep opon. To jest dokładnie to. No i że tak powiem, tanio nie jest. Prawie 830 zł sztuka. No i tak wygląda bieżnik. A oto stan opon widza. No i właśnie jak widać, bieżnika naprawdę wciąż dużo. Rzekłbym bardzo dużo. Naprawdę, nie wiem czy ja przesadzam, ale wydaje mi się, że 125 tysięcy, słuchajcie, to już naprawdę opony powinno być może nie łyse, ale mocno zmęczone. Tu mamy rocznik wybity, właśnie zeszłoroczne i powiem szczerze, że to mi się trochę nie podoba. Niecały rok i tak spękały na boku. Czy to jest normalne? No na pewno jest problem zrobić właśnie dobrą mieszankę. Moje Micheliny 9-letnie w ogóle nie miały czegoś takiego, letnie. Po 9 latach bok wyglądał jak wciąż nowe. A tu 11 miesięcy i proszę bardzo. Ale z tego co zauważyłem, to tylko właśnie na boku tutaj przy samym rancie. No i mamy tutaj oponkę. Może przekręcę. Klasycznie wam załączę te zdjęcia. No i tu na boku nigdzie nie widać żadnych pęknięć. Tak naprawdę na tym ujęciu nie widać też tu przy sferdze, gdzie tam było widać. Widzę, że widz załączył też przebieg fury. Łącznie 190 tysięcy. No i tak wygląda bieżnik z czoła. No to rzeczywiście wydaje się być w niemalże idealnym stanie. Jak widać, nie ma żadnych pęknięć. Bieżnik nie odłazi. No tutaj to pewnie od kamienia uszkodzone, ale generalnie bieżnik nigdzie nie złazi lub odłazi jak u mnie w Redensteinach po 30 tysiącach. Także jakby nie było, tutaj premium widać, trzeba przyznać. Przy takim przebiegu bieżnik w takim stanie. No dobrze. Załączam teraz te zdjęcia. Jeżeli chcecie się pochwalić swoimi oponami, czy pękają, czy nie pękają, no to śmiało wysyłajcie. Dzięki. Trzymajcie się.